Jest kilka alternatywnych opcji. Jedną z nich jest, że to konkurencja polityczna mogła was podejść no, w taki dosyć nieprzyjemny sposób. Ja jestem daleki od spekulacji na etapie, kiedy służby mundurowe w postaci Centralnego Biura Śledczego, w postaci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Prokuratury, tak jakby sprawdzają ten temat, to ciężko mówić o czymkolwiek. Także katalog potencjalnych podmiotów zainteresowanych akurat tym działaniem może być bardzo szeroki. Pan tutaj mówi o inspiracji politycznej. Być może takowa jest. Jest inspiracja służb specjalnych, wrogich służb specjalnych. Może to być inspiracja bardzo prosta, pragmatyczna w oparciu o środki finansowe, czyli ktoś po prostu chciał na tym zarobić. Aczkolwiek ja bym się bardziej zwrócił w kierunku konsekwencji, jakie tego typu działanie może przenieść, bo ja powiem szczerze, jak wybuchła ta afera taśmowa, poczułem się bardzo nieswojo, bardzo dziwnie się poczułem, znając te osoby. To, co mnie tak jakby może nie oburzyło, ale zszokowało, to może używanie języka absolutnie niewłaściwego, ponieważ nie przystoi to osobom na tak ważnych stanowiskach państwowych. Dlatego tu bym miał absolutnie do kolegów moich bardzo gorącą prośbę, że nawet w rozmowach prywatnych należy liczyć się z tym, że jednak pokazują, prezentują pewne stanowisko, reprezentują organy, najwyższe organy państwa, dlatego trzeba trzymać tak zwany fason. Natomiast jeżeli chodzi o wkład, o te kwestie merytoryczne, to po czasie się zapoznałem z tymi taśmami, oczywiście w sposób wyrywkowy, bo też nie mamy gwarancji co do tego, co to jest za materiał. Wiemy, kto w nim występuje, znamy aktorów, nie znamy scenariusza, nie wiemy, czy to był materiał zmontowany, czy nie był manipulowany. Pytań jest bardzo dużo, dlatego wydaje mi się, że z dnia na dzień odpowiedzi będzie coraz więcej. Liczę na to, że autonomia prokuratury, ponieważ to Platforma Obywatelska rozdzieliła strukturę prokuratorii generalnej od Ministerstwa Sprawiedliwości, więc tutaj nie ma rząd wpływu na pracę prokuratora generalnego i ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona w interesie porządku i ładu publicznego i po prostu aparatu państwa, bo tak naprawdę najbardziej na tym cierpi państwo. No tutaj można by całą listę środowisk wymienić, chociażby od hazardowej, dopalaczy i tak dalej, chętnych w kolejce, którzy chcieliby wam, że tak powiem, tutaj kolokwialnie mówiąc, dokopać jest no, cały szereg, że tak powiem, czyli na pewno jest gdzie szukać. Natomiast czy nie powinna powstać taka kwestia postępowania, takie jakieś dobre etykiety, dobrego postępowania urzędniczego, że nie załatwiamy spraw urzędniczych, nie rozmawiamy o urzędniczych sprawach poza urzędem. Bo jak idziemy załatwić jakąś sprawę jako zwykły obywatel, to nie umawiamy się w kawiarni z urzędnikiem, tylko idziemy do urzędu. Być może to jest taka nauczka, być może powinna powstać jakaś taka etykieta dobrego zachowania urzędnika, no bo to w sumie dotknęła ta sprawa urzędników. No, ja panu powiem tak. Sam byłem twórcą kodeksu etycznego w niejednym urzędzie, realizując projekty unijne. Sam jako sekretarz miasta egzekwowałem pewne założenia kodeksu etycznego. To jest norma prawna, która w razie jej złamania nie przewiduje żadnej sankcji, także naprawdę też nie możemy zmusić urzędnika czy też przedstawiciela organu państwowej do zachowywania się w sposób określony jakimiś normami i etycznymi i przepisami, jeżeli nie będziemy mogli tego kontrolować, a co dalej tego egzekwować. Każdy, moim zdaniem każdy, kto realizuje jakieś zadania w przestrzeni publicznej, musi mieć pełną świadomość, co i kogo reprezentuje i zawsze powinien trzymać fason. Także powinien wiedzieć, w jaki sposób się zachowywać i wybierać sobie odpowiednie miejsca do rozmów o najważniejszej sprawie w państwie. Moim zdaniem nie jest to właściwe miejsce. Przy tak zwanym kielichu można wtedy mówić o rybach, o żaglówkach, natomiast powstrzymywać się jednak na temat komentowania bieżącej polityki. Nie boi się pan, że to studio nagrań jest tak szerokie, że obejmie, no może nie wszystkich, ale wszystkich najbardziej znaczących posłów i to być nie, może niekoniecznie tylko Platformy Obywatelskiej, bo tutaj na przykład poseł Wippler już się wychylał, że był w tej już owianej tutaj różnymi opowieściami restauracji i nie tylko on, tu więcej takich posłów się zgłaszało, że było tam, no więc można zakładać, że prawdopodobnie ktoś ich już nagrał w takiej czy w innej sytuacji, być może nie było to zbyt atrakcyjne. Rozmawiacie z innymi posłami z innych klubów. Oni się nie boją, bo to też może ich dotknąć. Nigdy nie ma tak, że raz się jeden jest przy władzy, raz drugi. Materiały są z kilku lat, a więc istnieje tu potencjalnie duże ryzyko, że ktoś tym będzie dalej kręcił. Oczywiście te materiały, które zostały publikowane, mają rok. Także od tego czasu, lipca ubiegłego roku, minęło już kolejne 12 miesięcy i tak naprawdę
żaden polityk z żadnej opcji politycznej nie powinien w tym momencie jakoś zabierać głosu, iść z szabelką, egzekwując powiedzmy najtwardsze jakieś żądania polityczne, ponieważ nikt nie ma pewności, że za chwilę nie zostanie sam postawiony do odpowiedzi. Cóż, te jego wypowiedzi, które były cytowane w innym zakresie, nie znaczą. Także tutaj bym apelował do całej klasy politycznej o rozwagę i spokój, a nie podejmowanie szybkich, błyskawicznych politycznych decyzji.